Dzień dobry. Dzisiaj kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek Chrystus przestanie być człowiekiem? Na to pytanie, czy kiedykolwiek Chrystus przestanie być człowiekiem, odpowiedź jest oczywiście nie. Nigdy Chrystus nie przestanie być człowiekiem. Czytamy o tym, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, i został zabrany do nieba, gdzie jest obecnie jako uwielbiony człowiek. Jest to ważne, ponieważ z tej pozycji jest naszym najwyższym kapłanem, to znaczy nie jest on kimś, kto nie mógłby nam współczuć, lecz kimś, kto żył na ziemi jako człowiek i w konsekwencji tego wie, co to oznacza być doświadczanym i kuszonym, wyjąwszy fakt, iż nie miał i nie ma grzesznej natury. Kiedy Chrystus ukaże się w mocy, będzie wciąż Synem Człowieczym. O tym przecież czytamy Mateusza 26 rozdział. 26 rozdział Ewangelii Mateusza. Werset 64. Rzekł mu Jezus, tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy majestatu i przychodzącego na obłokach niebieskich. Zatem odpowiadając na pytanie, które tutaj było zadane, czy kiedykolwiek Chrystus przestanie być człowiekiem, musimy jasno i wyraźnie powiedzieć nie, nigdy nie przestanie.